Pani Przewodnicząca, w takim razie proszę o komentarz na początek do pracy, do płacy minimalnej. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponowała dziś na konferencji prasowej, aby od 2012 roku płaca minimalna wynosiła 1500 zł. Oczywiście jest to propozycja ministerstwa, jak zostało to zaznaczone. Propozycja ministerstwa nie satysfakcjonuje Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ponieważ my jako centrala związkowa chcieliśmy ścieżki dojścia do 50% średniej gospodarce. To absolutnie nie spełnia naszych oczekiwań. Dwa lata temu krzyczeliśmy, żeby po prostu chcieliśmy, żeby ta płaca minimalna była na poziomie 1500 zł. Okazuje się, że nasze marzenia są tylko marzeniami. Bieda, ubóstwo, każdy pracownik, który będzie miał płacę minimalną, będzie nie miał środków do życia. Dlatego też propozycja ministerstwa nie akceptujemy. Będziemy rozmawiać w Komisji Trójstronnej o podwyższeniu tej kwoty, ponieważ w tej chwili 50% średniej gospodarce to jest 1812 zł. Ogromna różnica. Dlatego będziemy chcieli podnieść tę sumę w Komisji Trójstronnej. A jeżeli byłaby przedstawiona ścieżka dojścia do tych 50% i tym pierwszym etapem ścieżki byłoby właśnie 1500, to na takich zasadach zgodzilibyście się Państwo? 1500 zł to jest naprawdę za mało, dlatego że to jest 40,13 w stosunku do przeciętnej gospodarki. Jest to bardzo mało, ponieważ inflacja szaleje, ceny rosną, a ludzie nie mają z czego żyć. I na pewno te 1500 nas nie satysfakcjonuje. Dwa lata temu owszem, teraz nie. To jeszcze progi dochodowe, gdyby Pani mogła przybliżyć, jak jest teraz, jaka jest propozycja i jak to może wpłynąć na, jakie jest Państwa stanowisko w związku z tym. Propozycja progów dochodowych jest dla nas bardzo zaskakująca. Walczyliśmy i dopominaliśmy się pani minister Fedak, żeby podniosła progi dochodowe zarówno z pomocy społecznej, jak i ze świadczeń rodzinnych. W tej chwili z komunikatu prasowego, z konferencji prasowej, pani minister podnosi progi dochodowe o 2,1, czyli o inflację. A niby dlaczego? Trzeba się zastosować do zapisów ustawowych. Do dzisiaj ministerstwo powinno nam przedstawić próg egzystencji za 2010 rok. Okazuje się, że tego też również nie dostaliśmy. A od progu egzystencji zależy świadczenie z pomocy społecznej, bo tak wynika z ustawy. Ta propozycja, która jest zaproponowana do podniesienia progów dochodowych z pomocy społecznej, jest propozycją karygodną. Dlatego, że już Komisja Trójstronna w ubiegłym roku prosiła Radę Ministrów, jest uchwała Komisji Trójstronnej o podniesienie progów dochodowych z pomocy społecznej i już sumy zaproponowane przez Komisję z ubiegłym roku zgodnie z ustawą były większe od tych, które teraz proponuje pani minister. W ubiegłym roku był rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Polska kompletnie nie wyciągnęła z tego wniosków. Największa skala ubóstwa, największa skala biednych dzieci, głodnych dzieci, czy niepodniesienie progów dochodowych w należytej skali spowoduje, że będziemy, że ci ludzie będą wegetować po prostu, nie żyć, wegetować. Pani Przewodnicząca, wróćmy jeszcze na chwileczkę do płacy minimalnej. Kiedy już ten temat znajdzie się podczas obrad Komisji Trójstronnej, jakie będzie Państwa stanowisko i jaki będzie ten podstawowy limit, od którego możecie rozmawiać? 19 kwietnia obraduje Prezydium OPZZ-u. Ono podejmie decyzję. Ja w tej chwili wypowiadam się tylko ogólnikowo. Proszę zauważyć, że te sumy są dla nas nie do przyjęcia. Jest płaca minimalna dla rodziny, gdzie jedna osoba pracuje i ma tą płacę minimalną, nie jest do wyżycia. To jest po pierwsze, a poza tym 60% pracowników to są biedni pracujący. Bardzo wiele zakładów pracy dopłaca do płacy minimalnej, więc jakkolwiek by na to nie patrzeć, to świadczenie jest bardzo niskie. A jesteśmy bardzo biednym narodem, szalejąca inflacja i wzrost cen nie zabezpieczy bytu tym ludziom za tą płacę minimalną zaproponowaną przez ministerstwo.